Nie wiem, jak powiedzieć dziękuję. Dziecko dziecku podarowało serce. Dziecko dziecku uratowało życie. Po przeszczepie serca teraz mogę pływać, robić wszystko, co chcę. Wychodzić z przyjaciółmi jest znacznie lepiej. Wyjątkowa pacjentka, wyjątkowa operacja. Hanna Clark przez 10 lat żyła dzięki pracy dwóch serc. Przeszczep heterotopowy serca to jest serce, które doszczepiane jest do serca własnego pacjenta. Hanna urodziła się z kardiomyopatią, czyli ostrą niewydolnością serca. Śmierć dziewczynki była nieuchronna. Ale rewolucyjna operacja tego brytyjskiego lekarza odniosła widoczny sukces. Ten chory, który się nie nadaje do klasycznego przeszczepu serca z powodu nadciśnienia płucnego, bądź też w momencie zgłoszenia go stan jest tak zły, że nie czekamy na inne serca, a mamy dużą dysproporcję pomiędzy dawcą i biorcą, być może zdecydujemy się na przeszczep heterotopowy. Taką decyzję podjęli lekarze, gdy Hanna miała 2 lata. Dziewczynka przeszła operację wszczepienia zapasowego drugiego serca. Serce dawcy umieszczone po prawej stronie i połączone przez przedsionki odciążyło chory organ i pozwoliło na jego regenerację. Po 10 latach chirurdzy usunęli serce dawcy, pozostawiając jej własne, silne i zdolne do pracy. Zawsze chciałam pracować w szpitalu z dziećmi albo opiekować się zwierzętami. Teraz mogę. Wcześniej było to niemożliwe. O tym, jak trudne dla dziecka jest życie z chorym sercem, najlepiej wie Paweł. Tu przed operacją, a tu dziś. Paweł, podobnie jak Hanna, już 2 lata żyje pełnią życia po przeszczepie. Wszystko praktycznie mogę robić, byle nie sporty ekstremalne i byle się nie przeciążać. Wszystko, ale z umiarem. 2 młode osoby i 2 zdrowe serca, ale też 2 różne metody tego sukcesu. Nie planuję się z wyprzedzeniem tego typu operacji jako operacje lepsze. Wiemy, że one są gorsze. Dlatego choć już profesor Religa w latach 80. stosował metodę 2 serc w Polsce, to zdaniem kardiochirurga profesora Przybylskiego zbyt duże ryzyko i słabe wyniki sprawiły, że takie operacje przeprowadza się niezmiernie rzadko. W naszym ośrodku wykonaliśmy 2 takie przeszczepy. Najdłużej żyjący pacjent żył 11 miesięcy, co wobec 20 lat najdłużej żyjących przeszczepów ortotopowych mówi samo za siebie. Jednak niezależnie od metody, sukces i zdrowie Hanny i Pawła byłyby niemożliwe, gdyby nie wewnętrzna siła małych pacjentów. Była fantastyczna, kiedy przez to przechodziła. Zresztą cała rodzina przez to przechodziła. Ona jest tak zdeterminowaną młodą dziewczyną. Obie rodziny łączy coś jeszcze. Trzeba podziękować wszystkim w ogóle, co dawcom, którzy oddają narządy. Jest to potrzebne, to ratuje jednak życie. Dziękuję, że ocalili mi życie. Chciałabym im to powiedzieć. Arleta Zalewska, TVN24.